jestem właścicielem najstarszego polskiego oryginalnego Fiata 126P. Tak. Chcesz powiedzieć, że 7-8 lat szukałeś jednej szybki? Ten remont był trudny i powstawał w bólu. Pierwsze zgłosiłeś imię dziecka w urzędzie stanu cywilnego, czy pierwsze zarejestrowałeś malucha? Nie, najpierw zarejestrowałem malucha. Cześć, witajcie na kanale Jarzyna Filmy. Dzisiaj historia najstarszego polskiego Fiata 126P, czyli Fiata z 73 roku. Jak taki samochód się kupuje, w jakim był stanie i jak przebiegała odbudowa, to wszystko w dzisiejszym odcinku. Zapraszam. Poznajcie Rafała. Cześć, Rafał. Cześć. Rafał, to jest Fiat z 73 roku. Polski Fiat, to jest ważne. To jest ważne, to jest polski Fiat. Co to jest dokładnie za rarytas? Bo no, dla tych osób, które nie wiedzą, 73 rok to jest początek produkcji. Tak, zgadza się. To jest jeden z 1500 sztuk, które zostały wyprodukowane w 73 roku. No ja miałem to szczęście, że akurat udało się zakupić taki samochód, przeprowadzić renowację. No i jest moja perełka. Okej. Okay. Tych samochodów mniej więcej w Polsce, jak szacujesz, ile może być? Jaka jest szansa na spotkanie 7.3 na zlocie na przykład, czy gdzieś w ogóle w Polsce? Niewielka, ale, jest, bo na palcach obu rąk sądzę, że jesteśmy w stanie policzyć takie oryginalne Fiaty, które zostały i są po dzień dzisiejszy dostępne i wyglądają tak jak Fiaty z 73 roku. Jest część aut, która z tego 73 roku niestety zachowała tylko i wyłącznie dokumenty. Karoserie są już powymieniane na nowsze, więc no, to nie do końca jest to, o czym mówimy, mówiąc, że to jest rarytas. Słuchajcie, też warto powiedzieć, że jest wielu kolekcjonerów w Polsce, którzy nie mają szczęścia posiadania 7.3, więc też chcę podkreślić, jak to jest rzadki egzemplarz, żeby w ogóle spotkać 7.4, 7.6, 7.8, 7.9. Macie szansę spotkać na złotach, natomiast 7.3 naprawdę jest to ogromny unikat. Jak to się stało, że w 2010 roku wchodzisz w posiadanie takiego egzemplarza? Wiesz co, trochę tak na dobrą sprawę dzieło przypadku, bo ja pojechałem odwiedzić moich dziadków, pojechałem na tak zwaną kawę. W międzyczasie ktoś zadzwonił do domofonu. No i powiedział, że chce oddać malucha. Zapytałem dziadka, o co chodzi. No była sytuacja taka, którą poznałem w historii mojego dziadka i taty kilka lat wcześniej. Historia mówiąca o tym, że jest pan, który posiada pierwszego malucha właśnie z 73 roku i tam tylko chucha, dmucha na niego, nie jeździ w zimę, nie jeździ w deszczu. Pan był pułkownikiem wojskowym, więc rzeczywiście to auto jeździło mało, bo siadało auto służbowe razem z kierowcą, który po niego po prostu przyjeżdżał, więc to auto rzeczywiście jeździło tylko i wyłącznie w słoneczne dni. No dlatego udało się zachować ten egzemplarz w bardzo ładnym stanie i w momencie, kiedy ja go kupiłem, auto miało mankamenty, ale było kompletne, a przy odbudowie takiego auto to jest chyba jednak najważniejsza kwestia. Zakładam, że chętnych już w tamtym czasie mogło być bardzo dużo, żeby kupić takiego malucha. Ile zajęło ci, żeby przekonać, czy żeby doszło do transakcji, nie? Żebyś wiedział, że już masz klucze w ręce, masz dokumenty w ręce i zaczynasz całą zabawę. I czy byłeś świadomy tego w tamtym momencie, jak rzadki i później już trudno dostępny egzemplarz, czy w ogóle rocznik kupujesz? To tak na dobrą sprawę ja nie byłem świadomy przez pierwsze 2 miesiące, bo cały zakup zamknął się w około 4 miesiące. Niestety pani najpierw chciała oddać ten samochód, później nie chciała go sprzedać. Po parę minut później właśnie poszedłem z dziadkiem i powiedziałem, przedstawiłem się i powiedziałem, kim jestem i powiedziałem, że chcę kupić od tej pani ten samochód. No pani powiedziała, że a może jednak ktoś z rodziny weźmie, no i niestety to było trochę moje takie przekleństwo, ten ktoś z rodziny, bo gdzieś tam próbowali sprzedać ten samochód na własną rękę. No w koniec końców udało się panią przekonać, że ja jestem tą osobą, która odbuduje ten samochód i przeprowadzi jego renowację z takim należytym szacunkiem i żeby to auto z powrotem wyglądało tak jak wyglądało w 73 roku. Słuchajcie, wyjechaliśmy z garażu. Nieczęsto zdarza się, że można jeździć Fiatem, polskim Fiatem 126P z 73 roku, a tak bym powiedział, że szansa jest
bardzo niewielka, żeby coś takiego mogło się wydarzyć. Na przestrzeni lat opowiadanie o tym i mówienie, że jestem właścicielem najstarszego, oryginalnego, kompletnego Fiata 126P spotkało się z dość dużą dozą kontrowersji, bo wiele osób mówi, że to nieprawda, że kłamie, że są auta starsze i tak dalej. Ja wcale tego nie neguję, mówię, że taka sytuacja jak najbardziej jest możliwa i prawdopodobna. No niemniej od 2010 roku nikt zdjęcia, tabliczki ani numerów nadwozia, który jest niższy od mojego, nie pokazał, więc no do momentu, kiedy takich dowodów nie zobaczę, no to będę ściśle upierał się przy swoim zdaniu i mówił, że jestem właścicielem najstarszego polskiego oryginalnego Fiata 126P. Ten samochód kupiłeś, który był jeżdżący, on był zarejestrowany, on był kompletny, to jest w ogóle najważniejsze, bo to też dało Ci dobry punkt startowy do tego, żeby odbudowywać go, nie? Jak w ogóle przebiegała odbudowa? Wiesz co, no tak jak mówisz, no tutaj akurat tyle dobrze było, że baza do odbudowy była bardzo dobra, bo auto było kompletne. Miał ten samochód gdzieś tam przodem jakąś przygodę, bo pan pułkownik wjechał w znak drogowy, więc ten pas przedni był troszeczkę pognieciony, ale na tyle mocno, że ciężko było go uratować, więc to jest element, który został wymieniony w całości. I ten element wisi u Ciebie w garażu. Tak. To jest dokładnie ten pas przedni, który tam widziałeś w garażu. No i to jest jedyny cały element, który został wymieniony. Gdzieś to auto też kiedyś miało jakąś tam wcześniejszą przygodę, jeśli chodzi o lewy tylny błotnik. On też był zmieniony, był niezgodny z rocznikiem, bo tam była wypustka pod plastikowy zderzak. Więc no, to zostało przywrócone do oryginału. No i tyle. No, tak na dobrą sprawę no, odbudowa. Odbudowa wyglądała w ten sposób, że najpierw ja kupiłem to auto będąc jeszcze na studiach, więc wiadomo jak studenckie czasy wyglądają i jak wygląda studencki budżet. Tak na dobrą sprawę najpierw zbierałem po prostu fundusze na to, żeby to auto odbudować. Wolałem szukać po prostu odpowiedniego warsztatu, który zająłby się pracami blacharsko-lakierniczymi. Trafiłem do Poznania, do Chrisa, do 126 Garage, który odbudował to auto właśnie u siebie w warsztacie. Później były przygody z lakiernikami, które też trwały dość długo, więc no, ten remont był trudny i powstawał w bólu. Jak było z silnikiem? Ty go rozbierałeś, to wszystko robiłeś samemu, tak? Tak. No, jeśli chodzi o prace mechaniczne, no to rzeczywiście tutaj wszystko wykonałem sam. Sam to auto rozebrałem. Sam to auto odrestaurowałem, jeśli chodzi o tą mechaniczną stronę i sam to auto poskładałem z powrotem do kupy. Też warto powiedzieć, że Ty kupując ten samochód tak naprawdę trochę wyznaczyłeś sobie drogę na swoje hobby, bo prowadzisz profil na Facebooku. To nie jest jedyny maluch, którego ma Rafał. Rafał, Ty masz jeszcze 4 inne maluchy. Jaka jest historia w ogóle z Twoją pasją, bo bardzo mocno siedzisz nie tylko w 73. Jest profil na Facebooku, może podlinkujemy. Natomiast jeszcze masz parę sztuk. To jest bardzo mocna Twoja domena maluchy, nie? Tak, zgadza się. Wiesz co, tak na dobrą sprawę zaczęło się wszystko od mojego dziadka, bo to on tak na dobrą sprawę zaszczepił tą pasję i powiedział, że w momencie, kiedy on już nie będzie mógł jeździć, to swojego malucha z 90 roku mi przekaże, bo ja byłem tą osobą, która dbała o ten samochód, więc no, mam go i posiadam po dzień dzisiejszy. Później się okazało, że kupiłem 7.3, a potem już było z górki. Trafiły się kolejne egzemplarze, na przykład ten. No właśnie, to jest za? To jest auto z 76 roku. W kolorze Blue Adriatico. To jest, jak ja to mówię, mój wóz wielozadaniowy, bo to jest auto, którym objechałem tak na dobrą sprawę Europę.
i kilkanaście ładnych tysięcy kilometrów. No i właśnie i po Polsce, i po Europie. Na tripie byłem i w Rumunii, i na Węgrzech. To jest wóz taki wielozadaniowy i auto nigdy nie zawiodło, za każdym razem dojechało. To jest wdzięczny wóz, który naprawdę wywołuje sporo uśmiechu na twarzy i sprawia przyjemność z jazdy, więc tym autem, jeśli chodzi o maluchy, zrobiłem najwięcej kilometrów. Mhm. Ty studiowałeś, można powiedzieć, doktoryzowałeś się wręcz na przykładzie nie tyle polskiego Fiata 126P, ale na przykładzie 73 roku. To jak w ogóle przebiegało, no bo żeby odbudować taki samochód, żeby on był zgodny i wierny temu rocznikowi, jak on wyszedł z fabryki, no to trzeba było gdzieś pozyskać informacje, jak w ogóle to wyglądało. Jak auto powinno wyglądać, było wiadomo, ale detale typu, nie wiem, jakieś tam lampy, kierunkowskazy i tego typu rzeczy, no wiedziałem, że powinny być włoskich marek, ale udało mi się pozyskać i zakupić katalog części zamiennych do Fiata z 73 roku. I tam na przykład było wiadomo, że w tym roczniku występował taki kierunkowskaz, mhm, i że to jest marka Olsa, i że taki kierunkowskaz powinien tutaj być. Zamiennie chyba była stosowana jeszcze chyba jedna albo dwie marki. Nie pamiętam akurat w tym momencie, ale rzeczywiście taki katalog dał mi sporo wiedzy, takiej, jakie te różnice tak na dobrą sprawę były w tym samochodzie, bo różnic jest naprawdę dużo. Może na pierwszy rzut oka auto wygląda jak każdy inny maluch. Słuchajcie, to jest też wyjątkowa okazja, bo mamy doktora habilitowanego, profesora od polskiego Fiata 126P z 73 roku, więc teraz, Rafał, ja myślę, że pójdziemy sobie krok po kroku i oprowadzisz tych elementach charakterystycznych, których możemy nie spotkać w innych rocznikach. Doktorem habilitowanym bym nie przesadzał, bo podejrzewam, że mimo że rozebrałem i złożyłem ten samochód, to auto ma jeszcze wiele tajemnic, o których nie wiem, bądź nie zwróciłem na to uwagi, co jest gdzieś tam na zlotach. Ja to określenie biorę na klatę, ja to powiedziałem. Nisza w niszy, można powiedzieć, bo zajmowanie się maluchami jest w jakiś sposób niszą, a zajmowanie się już konkretnie rocznikiem 7.3, to no jest moim zdaniem wielki szacunek, żeby studiować i tyle czasu poświęcić. No dobra, no ale to lećmy na przykładzie twojego maluszka najstarszego. Wiesz co, no to tak na szybko, no to na szybko, na pierwszy ogień powiedziałbym, że no szyby są włoskie, są włoskiej marki. Każda jedna jest sygnowana. One tutaj mają jakieś oznaczenia? Tak, akurat przednia ma z tamtej strony. To jest szyba marki Luxury. Ciekawe, mam jeszcze jedną taką szybę, gdzieś udało mi się zakupić kilka lat temu. Generalnie praktycznie mam drugi komplet szyb do takiego auta. Szybami wiąże się też historia, która przysporzyła mi chyba najwięcej problemów podczas tej odbudowy, bo brakowało mi lewej trójkątnej szybki. Mhm. I tej szybki szukałem, wiesz co, żeby cię teraz nie skłamać, albo 7, albo 8 lat. Chcesz powiedzieć, że 7-8 lat szukałeś jednej szybki? Tak, bo tej jednej szybki nie miałem i no miałem zwykłą szybę Bespo, która była tutaj po prostu wstawiona. Okay. Chciałem mieć taką, żeby była zgodna z rocznikiem. No i co ciekawe, no trzeba było kupić szybę, która pochodziła rzeczywiście z polskiego Fiata. Z tego względu, że tutaj mamy przyklejane klameczki i zawiasy. No i to było niestety wadą tych samochodów, dlatego podejrzewam, że gdzieś tam w trakcie użytkowania ta szyba poprzedniemu właścicielowi wyleciała i zamontował po prostu jakąś inną. No udało się znaleźć komplet szyb. Idąc dalej, mamy szybę. Mamy korek. Korek wlewu też charakterystyczny dla roku 7.3 i początku 7.4. To rzeczywiście było w tamtych czasach montowane. Bardzo ładny korek. Szkoda, że tak krótko był montowany. No ale to też jest jakiś tam rarytas na dzień dzisiejszy. No, przechodząc dalej, mamy felgi. Tak? Felgi teoretycznie na pierwszy rzut oka wyglądają jak zwykłe, standardowe cytrynki. No niemniej różnic jest tutaj kilka, bo jest wąskie przetłoczenie między rantem a rotorem. Jest napis Fiat i co ciekawe, felga jest na płaskie, zwykłe śruby z podkładką sprężystą. Nie wiem, czy to widać, ale może gdzieś tam dostrzeżecie. Tak. Więc te felgi są płaskie. No mamy tutaj bardzo ładne pierwszoseryjne wnętrze, tak, z boczkami z chromowaną listewką. Tutaj mamy
W słupku B mamy kratkę wentylacyjną, która no, była produkowana, od, znaczy była w produkcji od samego początku, czyli od 1973 roku do chyba 1975, ale nie pamiętam, nie jestem w stanie określić miesiąca, w którym to zniknęło. Kratę. Też bardzo rzadka rzecz, która rzadko się trafia, żeby dywan zachował się w tak ładnym stanie. I jak wiesz co, jak masz tutaj kamerę już rzuconą, to tutaj po lewej stronie mamy klameczkę do otwierania maski. Ta klamka, to cięgno też się różni. Ona jest metalowa, później w późniejszych rocznikach była wykonana z plastiku, więc jest to też jakiś tam charakterystyczny element występujący tylko i wyłącznie w tym roczniku. Jak przechodzimy do licznika, no to też możemy tutaj zrobić zbliżenie, bo licznik jest wyskalowany do 130. W późniejszych polskich Fiatach też tak było, ale co ciekawe, no licznik jest włoskiej marki i ma pole rezerwy zaznaczone na czerwono, a to jest akurat domena tylko i wyłącznie rocznika 7.3 i wczesnego chyba 7.4. Ta podsufitka jest taka mała, klejona do dachu. Ona też się różni, też występowała w pierwszej serii, nie tylko w 1973 roku, no ale wiele z nich nie przetrwało próby czasu, więc tym bardziej cieszę się, że akurat mój egzemplarz udało się zachować w tak ładnym stanie, no i wrócił na swoje miejsce. Tutaj też panel ten pierwszoseryjny, czyli pompkę spryskiwacza i włącznik świateł, czyli wersja wyposażeniowa ABC. Absolutnie brak czegokolwiek. No, było skromnie, ascetycznie, ale wydaje mi się, że całkiem przyjemnie wygląda to wnętrze, zwłaszcza w tych jasnych kolorach. Można tylko żałować, że w późniejszych latach jednak zdecydowana większość tych tapicerek była w kolorze czarnym, no bo jednak to jasne wnętrze fajnie się tutaj komponuje. Mam nadzieję, że Państwo mile spędzają czas na wykładzie. Lecimy dalej, bo naprawdę to są smaczki, których nigdzie indziej możecie nie znaleźć i nie usłyszeć, a przynajmniej nie będzie tak łatwo. Przejdźmy do klapy. Klapa, tak zwane Bambino, co jest akurat błędną nazwą, bo to jest po prostu pierwszoseryjna klapa. Różni się tymi dodatkowymi żeberkami, które są tutaj. Zamek również pierwszoseryjny, chromowany, który tak wygląda. No, klapa ma jeszcze jedną różnicę, bo do roku 76 była no, z takim ubogim wzmocnieniem, które właśnie tutaj widzimy, czyli tylko tutaj te elementy i tutaj to wzmocnienie. Silnik 600 na prądnicy Magneti Marelli. Łożyska w takiej prądnicy są kryte filcem, a nie takimi plastikowymi przekładkami, które znamy z ówczesnych łożysk. Nie? Nie wiem, jest tam takich, wiesz, elementów nawet w samym silniku jest trochę innych, takich jak, nie wiem, na przykład uszczelniacze, osłon popychaczy, głowica troszkę inaczej wygląda, bo to jest głowica, która była chyba też w Fiacie 500 montowana z takimi tam jakimiś sygnaturami, trochę inaczej wygląda po prostu ten odlew. No, ta osłona dolna, tak zwana gitara, no tutaj nie jest gitarą, bo jest po prostu z kawałka blachy. No i tyle, no. Za tobą nie da się nie zauważyć, tyle tych koszy, tyle wszystkiego, to są części do maluchów. Tak, no tak jak mówiłeś, no u mnie wąska specjalizacja, więc rzeczywiście to są wszystko kosze z częściami do Fiata 126P. Ja pierdzielę, to jest naprawdę, powiem wam, że marzenie chyba każdego, kto ma stary samochód, żeby mieć taki zapas części i taki zapas tych wszystkich elementów, żeby tak naprawdę dożywotnio nie martwić się o zakupy. Tych części, no rzeczywiście, tak jak mówisz, jest naprawdę sporo. To są części do polskiego Fiata, ale przyjechały z Chorwacji. I jeden strzał, jeden zakup. Tak, no w dużej większości tak. No, był sklep w Chorwacji, który prowadził jakiś tam pan i jego syn. Tak jakby w spadku dostał garaż pełny, wypełniony częściami. Warunek był taki, że trzeba było zakupić wszystkie części hurtem. Wielu wymęka, słysząc, nie, że trzeba kupić całość. Wiesz co, no nie ukrywajmy, no ja wszystkich części nie wykorzystam dla siebie, to nawet nie ma takiej możliwości, więc część rzeczy gdzieś tam sprzedaję, bądź zamieniam za jakieś inne rzeczy, których akurat szukam. Silnik tak na dobrą sprawę ma trafić do
auta, które jest z roku 89. No i zakupiłem to auto dla mojego syna. Śmieszna historia jest taka, że auto zostało kupione i zarejestrowane w dniu urodzin mojego syna. No a ja mam plan w głowie taki, żeby przez 18 lat zrobić jego renowację i na 18 urodziny przekazać jemu takie auto. Prawdziwi fani motoryzacji, i to się często, znaczy często, nie wiem jak często, ale zdarza się, że właśnie kupują dziecku na urodziny z myślą, że przekażą w wieku 18 lat. To było tak, że pierwsze zgłosiłeś imię dziecka do Urzędu Stanu Cywilnego, czy pierwsze zarejestrowałeś malucha? Nie, najpierw zarejestrowałem malucha. Najpierw zarejestrował malucha, to jest dobre. To właśnie pokazuje, jak ważne, jakie są priorytety. To jest piękne w ogóle, bo no, ta pasja... Rozumiem, że będziesz chciał po prostu zaszczepić. Nie wiem, czy uda się na tyle zaszczepić pasję w synu, żeby kontynuował. No, generalnie jest o co dbać, więc wydaje mi się, że fajnie by było, ale na to wpływu nie mamy. Co na osiemnastkę zrobi z tym samochodem, to się okaże. Czy postawi na podwórku jako kwietnik, czy będzie nim jeździł, czy będzie się wstydził. Nie wiem, no ciężko mi to jest powiedzieć. Te auta, powiedzmy, że próbowałem utrzymać w miarę w oryginale. Tamten samochód z oryginałem nie będzie miał nic wspólnego. To jest samochód, który będzie totalnie zmodyfikowany. Wszystkie te rzeczy, które gdzieś tam przez lata zbierałem i ciężko było mi wsadzić na przykład do tego, bo to rocznik 7.6, no to zostawiałem na półkę z taką gwiazdką, że gdzieś kiedyś to będzie wsadzone do egzemplarza, który gdzieś kiedyś może w przyszłości uda się kupić. Mhm. Jest 7.3, jest 7.6, jest ten właśnie, do którego jest silnik. Jeszcze jest po dziadku. Po dziadku. I jeszcze jest jedno auto, które no, można powiedzieć, że jest praktycznie rzecz biorąc nowym samochodem, bo auto ma przebiegu 3700 km. To jest samochód na dotarciu, 3700 km. To jak kupuje się samochód z salonu, to tak. Niektórzy nawet i w pierwszy miesiąc potrafią tyle zrobić. Nie? Zgadza się. A niektórzy nawet i w pierwszy tydzień. Więc to jest, można powiedzieć, że no, prawie fabrycznie nowy samochód. Nie? Praktycznie. Ale ty nim jeździsz? Tym? Nie. Tamto auto, wiesz co, z tamtym autem historia jest taka, że ja je kupiłem. Ono było delikatnie, jak to powiedzieć, takie zapyziałe. Bo gdzieś tam nie było całe życie garażowane. Tylko trochę stało pod chmurką, trochę stało w garażu. Gdzieś tam zaszło takim brudem. No i pojawił się kiedyś plan taki, żeby zrobić coś dziwnego z tym samochodem. Mianowicie zgłosiłem się do firmy detalingowej pomysłem takim, żeby umyć tylko pół samochodu. Piotrek, właściciel Perfect Detailing, powiedział, że okej, dobra, zróbmy to. Mówi, to jest na tyle chory pomysł, że chcę być częścią tego i tak na dobrą sprawę przeciął auto w połowie taśmą, połowę obwinął folią, jedną połowę wyczyścił, drugą połowę zostawił taką zapyziałą i generalnie auto cały czas jest przechowywane dokładnie w takim stanie, czyli umyte po prostu w połowie. Jest umyta połowa wnętrza, połowa karoserii, połowa bagażnika, połowa komory silnika. Okay. Jesteśmy w tylnej części samochodu. Co z tej tylnej części jeszcze byś przywołał? No wiesz co, z tylnej części, no na pewno uszczelki z chromowanym klinem, chociaż no to nie jest domena 73 roku, a raczej pierwszej serii, bo chyba do roku 77 takie uszczelki były montowane. Słupek C na tą taką, z taką wąską zaślepką prostokątną. Tak jak z przodu lampy są włoskie, tak samo i z tyłu tutaj jest akurat, tutaj są akurat lampy marki Siem. Oczywiście licencyjny znaczek, który zagościł. No bo jednak to jest akurat najstarszy polski Fiat, ale no jak może nie wszyscy wiedzą, ale Fiat 126 we Włoszech był produkowany od roku 72. Dokładnie. Więc można spotkać starsze egzemplarze na zlotach. Ten jest najstarszym polskim. Myślę, że to też bardzo fajny moment na nagranie tego malucha, ponieważ polskiego Fiata 126P, no bo w tym roku, w 2023, przypada dokładnie 50-lecie od rozpoczęcia produkcji malucha w Polsce. Więc i to też jest tak, że ty w tym roku no, pozgarniałeś trochę nagród, mówiąc nieskromnie, i pokazałeś tego malucha, wyjechałeś nim, no bo
też on jakoś dużo kilometrów w ciągu roku nie robi, nie? Zgadza się, zgadza się. Rzeczywiście te kilometry są symboliczne. Generalnie rzecz biorąc, to auto zostało ukończone i poskładane w roku 2021 w październiku. W październiku z tego względu, że brałem ślub i to była oficjalna data premiery tego samochodu, więc ja generalnie w dniu ślubu jeszcze ostatnio jakieś listewki przykręcałem, których brakowało. Jestem w stanie sobie wyobrazić, jak twoja przyszła, teraz już obecna żona pewnie chciała, żebyś się przygotowywał, nie wiem, do ślubu, a tutaj jednak uwaga pewnie schodziła na malucha, nie? Określę to tak, cudnie kobieta. Okay. Także była dość mocno wyrozumiała i wiedziała o tym, że bardzo mi zależy na tym, żeby tym autem pojechać, żeby je skończyć, zrobić. Więc no, ostatnie pół roku było trudne dla nas wszystkich. Ale to nie było pod koniec już w dniu ślubu, nie padło hasło pod tytułem, czy bierzesz ślub z maluchem, czy ze mną? Nie. Okay. Akurat muszę przyznać, że żonę mam cudowną, także była wyrozumiała, wiedziała, że ma to dla mnie ogromne znaczenie, przez to, że ogromną ilość czasu po prostu poświęciłem, więc fajnie było. No to jest fajnie. Twoje życie trochę, nie? Tak, drugie tak, życie tak. Takie. No, można tak to określić, bo rzeczywiście gdzieś tam potoczyło się to w tym kierunku, no i stało się no, też w jakiś sposób sposobem na życie, tak? No bo człowiek ma się czym zająć, ma do czego dążyć, więc no, cały czas dzieje się coś. No. Warto mieć w życiu pasję. Uważam, że jak najbardziej. No, nieważne jaką, ważne, żeby ją mieć. Tak. Przez to, że w tym roku no, obchodzimy 50. rocznicę rozpoczęcia produkcji, no, uznałem, że fajnie by było pokazać auto szerszemu gronu i po raz pierwszy pokazać auto publicznie na jakichś zlotach, więc no, rzeczywiście w tym roku na kilku zlotach byliśmy. Wracając do różnic jeszcze tutaj z przodu, pokażę Ci jakiś tam element, który jest akurat charakterystyczny dla tego rocznika. Czyli tu, no, tutaj płaskie podszybie, które jest bez przetłoczenia i tutaj ta gumka. Z tego, co się orientuję, to ona występowała tylko i wyłącznie na samym początku produkcji. No tutaj te wzmocnienia maski troszkę inaczej wyglądają. Zamek jest bez tak zwanego grzybka. No korek, pojemnik na płyn hamulcowy jest inny, worek na spryskiwacze z takim aluminiowym koreczkiem, też sygnowany włoską marką. No jest trochę tych jakichś różnic wszędzie tutaj dookoła. Tak mniej więcej to wygląda w takim, powiedziałbym, że telegraficznym skrócie.